Z nami jest zawodnik Spartymiaków, Paweł Kmiecik. Cześć Paweł. Cześć. Paweł, zacznę oczywiście od gratulacji, bo dzisiaj mimo porażki 2-7, ty dzisiaj zdobyłeś swoją pierwszą debiutancką bramkę dla Spartymiaków. Powiedz, jakie to uczucie? No, jestem szczęśliwy. No i powiedz, oczywiście liczymy na to, że kolejne bramki już w najbliższych meczach. No ja też mam taką nadzieję, że ta blokada została ściągnięta, no i zobaczymy w najbliższych meczach, co się będzie działo. No ale jeszcze musimy oczywiście dzisiaj o tym meczu wspomnieć. No fakt, pierwsza połowa 0-5, no rozbili nas goście z Żarek. No, ale tak. Druga połowa, można powiedzieć, że była optymistyczna, bo kończy się remisem 2-2. No tak, tak, tak. No po prostu przespaliśmy tą pierwszą połowę. No i dopiero zaczęliśmy coś grać w drugiej połowie, dlatego no ten wynik był praktycznie już na remis, tak, w pierwszej połowie. Dlatego no musimy poprawić to, co jest do poprawy. No i zobaczymy w najbliższym meczu, tak? No miejmy nadzieję, że wywalczymy wreszcie te 3 punkty. No właśnie, cały czas na to czekamy. A powiedz, bo w szeregach gości było kilku ligowców, m.in. Wojciech Glanc, był zawodnik choćby drugoligowych Czarnych Żagań, czy Błażej Strugaru, który też grał choćby w czwartej lidze w Czarnych Żagań. Powiedz, jak ci się grało przeciwko takim ligowcom? No bo jednak to poważni zawodnicy, poważne firmy. Znaczy, no tak, tak, ale bez presji po prostu, no, gramy swoje i tyle, no. No dobra, Paweł, to co, teraz jedziemy do Zabocia, no i co, no coś optymistycznego na koniec powiedz. Wygrajmy to wreszcie. Dobra, dzięki. Dzięki, na razie, hej.